Cześć, witajcie w kolejnej odsłonie odkrywania starego FSX-a. I dzisiaj omówimy nowość, jaka pojawiła się w tym symulatorze. Jest to tak zwany szklany kokpit, czyli po prostu samoloty wyposażone w takie dwa wyświetlacze LCD, czyli mocno już skomputeryzowane samoloty, które wyświetlają wszelkie parametry lotu właśnie na takich dwóch wyświetlaczach. I to bodajże pojawiło się po raz pierwszy w tym symulatorze, wcześniej czegoś takiego nie było. Także też nie wiem, czy w ogóle wcześniej jakikolwiek symulator miał szklany kokpit. W każdym bądź razie tutaj symulator od Microsoftu odwzorował urządzenie firmy Garmin G1000, gdzie mamy właśnie dwa ekrany LCD. Jak możemy zobaczyć, obudowa tych urządzeń jest identyczna, czyli mamy takie same przyciski pokrętła na obydwu wyświetlaczach, co też jest i dla nas ułatwieniem, ponieważ po prostu wszystko jest na tym samym miejscu w obydwu wyświetlaczach, jedynie różnica jest po prostu w wyświetlanych informacjach na ekranie. Tak, pierwszy wyświetlacz po lewej stronie nazywa się Primary Flight Display, czyli po prostu wyświetla informacje o parametrach lotu. I drugi wyświetlacz to jest Multifunction Display, czyli po prostu wyświetlacz wielofunkcyjny, można go tak nazwać. I przejdźmy teraz do pierwszego wyświetlacza. Staram się wszystko w miarę szczegółowo omówić, jakie tu są wszystkie funkcje udostępnione. Oczywiście odwzorowanie tego prawdziwego urządzenia G1000 no nie jest takie w 100%, wielu rzeczy tutaj po prostu nie ma. Ale do takich podstawowych rzeczy, jakie tutaj ten symulator oferuje, no to mamy udostępnione całkiem sporo opcji. I tak, przede wszystkim co tu się rzuca na pierwszym tle, to jest sztuczny horyzont, czyli po prostu mamy tutaj linię horyzontu, mamy odwzorowaną ziemię na brązowo i niebo oczywiście na niebiesko, tutaj wszyscy to rozpoznają bardzo ładnie, i mamy tutaj pozycję naszego samolotu na żółto narysowaną. Tutaj mamy oznaczenie przechyłu na lewe skrzydło czy na prawe skrzydło, po prostu pod jakim kątem nasz samolot się przechyla. W tej chwili nie mam przechyłu za bardzo, no może leciutko na lewe skrzydło, ale tutaj jest kąt 0 oznaczony tym trójkątem. Ten dolny trójkąt oznacza pozycję mojego samolotu. I jeżeli będę się przechylał na lewe skrzydło, to tutaj mamy podziałkę 10 stopni, 20 stopni, 30 stopni, 45 stopni i 60 stopni. No i oczywiście tak samo po prawej stronie. Co ciekawe, tutaj pod spodem tego trójkąta jest taka kreseczka, która oznacza wyślizg i ześlizg, czyli po prostu jest to chyłomierz, inaczej mówiąc. Tak, czyli on jakby emituje tutaj tą naszą kuleczkę na chyłomierzu. Ta biała kreska. Ja wyłączę teraz autopilota i możemy zobaczyć, jak wchodzę w zakręt, nie kontroluję teraz steru kierunku, więc widzimy, jak ta kreska ucieka w lewo, czy to w prawo. Czyli to po prostu odwzorowuje nam chyłomierz. No i kolejna sprawa to oczywiście pochylenie samolotu, nos do góry. Możemy zadrzeć, tu mamy podziałkę co 5 stopni, albo w dół. I także podziałka nam pokaże kąt pochylenia samolotu, czy to w górę, czy w dół. Tak, tutaj prosta sprawa. Kolejny element, jaki tutaj mamy, jest to taśma opisująca naszą prędkość względem powietrza, czyli jest to Indicated Airspeed. Tu możemy też bezpośrednio przeczytać obecną wartość, jaką mamy. Jest to 161 węzłów, jest to nasza prędkość obecna. No a ja się teraz wzbijam, więc ta prędkość będzie malała trochę. No i na tym prędkościomierzu mamy też wyznaczone te obszary kolorami, tak jak to jest na zwykłym prędkościomierzu zegarowym. Także teraz jestem w zakresie zielonym i widać, że on tutaj się ciągnie przez całą widoczność tej taśmy. Dlatego ja teraz na przykład
dam silnik na jałowy, troszkę zwolnię i widzimy, że już pojawia się biały obszar, który oczywiście oznacza lot na w pełni wychylonych klapach. I za chwilę będziemy też mieli oznaczenie czerwonym kolorem, co oczywiście oznacza, że nie powinniśmy wlatywać w te obszary, dlatego że może dojść do na przykład przeciągnięcia. Już mamy 80 węzłów, więc zaraz pojawi się nasz obszar graniczny, tak. Mamy tutaj zaznaczony kolorem czerwonym obszary, gdzie jak wlecimy, to dojdzie do przeciągnięcia. Dobrze, zwiększę trochę ciąg. Troszkę się rozpędźmy. Tutaj też ciekawa jest rzecz, że możecie zauważyć taką kreseczkę w kolorze magento. Ja może dam więcej pełnej mocy. O, i teraz widać, jak ta kreska mi tutaj do góry tak wansuje. To jest właśnie jakby estymacja prędkości, jaką osiągnę za 6 sekund, czyli koniec tej kreseczki w kolorze magenta oznacza, kiedy osiągnę, no, że za 6 sekund osiągnę prędkość, którą ta kreska wskazuje. Tu jeszcze jedna ciekawa rzecz, mamy takie trzy markery X, Y oraz G. X, Y, czyli nasze prędkości referencyjne VX oraz VY. VX oczywiście oznacza prędkość, przy której mamy największy kąt natarcia, czyli kąt wzbijania się samolotu. Z prędkością VY osiągniemy najszybciej pułap, na którym chcemy lecieć. A G jest od glide, czyli od szybowania, no i oznacza prędkość optymalnego lotu bez silników, czyli po prostu szybując. Także bardzo fajne ułatwienie, dzięki czemu możemy właśnie utrzymywać te prędkości i po prostu jest to bardzo fajna pomoc na prędkościomierzu. Co ciekawe, te markery możemy też sami przestawić czy też ukryć. Do tego służy opcja, tutaj mamy TMR łamane na REF. TMR jest od timera, ponieważ tam jest też timer, oraz REF to nasze właśnie prędkości referencyjne. I żeby aktywować jakąkolwiek opcję, która jest podpisana, klikamy pod nią na tak zwany soft key, czyli inaczej mówiąc po polsku klawisz funkcyjny. I otworzyło nam się okienko. Oczywiście mamy pierwszy timer, to jest ta pierwsza opcja. I kręcąc tutaj dużym pokrętłem na pokrętle FMS, przełączamy się między tutaj poszczególnymi wartościami. Możemy na przykład sobie zmienić wartość dla szybowania. W tej chwili jest to 115 węzłów jako optymalna prędkość szybowania. Mogę ją na przykład zmniejszyć do 100 węzłów i widzimy też, że ten wskaźnik też zmienia swoją pozycję na prędkościomierzu. Bardzo fajna sprawa. I opcja on-off, czyli możemy włączyć i wyłączyć w ogóle wyświetlanie tutaj tego markera. Ja teraz ten marker na przykład wyłączę, jest off i on po prostu sobie zniknął. No i oczywiście jest też timer, czyli możemy sobie włączyć taki stopper. W tej chwili podświetla nam się start, możemy kliknąć tutaj enter, czyli potwierdzić, że chcemy to wykonać. Timer się uruchomił, zaczął odliczać sekundy. Teraz mamy opcję stop, czyli klikając enter, zatrzymałem timer i pojawia się opcja reset. Jeżeli kliknę jeszcze raz enter, to zresetowałem, timer się wyzerował. Prosta sprawa. Teraz, żeby to zamknąć, klikamy ponownie na TMR REF. I jeszcze, jeżeli chodzi o prędkościomierz, mamy też tutaj prędkość TAS, czyli naszą rzeczywistą prędkość względem powietrza, czyli True Airspeed, i wynosi w tej chwili ona na przykład 104 węzły. Bardzo fajna sprawa, że mamy to już od razu wyliczane automatycznie. Nie musimy tego robić sami, czy też nastawiać tarczy, tak jak to Wam pokazywałem wcześniej. I tutaj mamy kolejne wskaźniki, które odnoszą się do wysokości naszego lotu. Tak, czyli najważniejszy tutaj element to jest właśnie taśma wskazująca nasz pułap lotu. W tej chwili jest to 7400 stóp. Tutaj też mamy taką kreskę w kolorze magenta, czyli to też oznacza jakby trend, jaki obecnie mamy, czyli
ta koniec tej kreski oznacza, jaką wysokość osiągnę za około 6 sekund. Także jest to też bardzo fajna sprawa. Ja na przykład włączę autopilota i jeżeli zniżę lot, o, to też widzimy, jak ten trend się zachowuje. Teraz, że bardzo mocno się zniżam i za 6 sekund osiągnę tutaj taką wysokość. Teraz znowu się wzbijam. Także też fajnie, że mamy od razu podaną wysokość w liczbach, nie musimy tutaj odczytywać wskazówki. I tak, tutaj u góry mamy informację o nastawie na autopilocie, czyli nastawiłem sobie wysokość 11 500 stóp. I tu mamy pokrętło, które służy do zmiany tego nastawu. Mamy duże pokrętło, którym zmieniamy 1000. Ja w tej chwili zmieniłem na 8500, tak, czyli można tutaj zmieniać wartości w tysiącach, a tym małym pokrętłem możemy precyzyjniej zmieniać wartości co 100 stóp. Też bardzo fajna opcja, że właśnie możemy szybko zmieniać cyfrę w tysiącach, jak i precyzyjnie kręcąc tym małym pokrętłem. No i też mamy tutaj taki wskaźnik, który też nam pokazuje jakby wizualnie, gdzie mamy ustawioną wysokość na autopilocie. Dobrze, zbijajmy się dalej. I tak, tu na dole mamy informację o naszym ciśnieniu atmosferycznym, jakie sobie ustawiliśmy dla wysokościomierza. W tej chwili jest to 29,92 cala super rtęci, czyli jest to ciśnienie standardowe, też inaczej mówiąc. I do zmiany tutaj tej wartości służy, tutaj mamy to pokrętło duże, tu mamy podpis baro, z tym, że mamy tutaj dwa pokrętła zespolone, tutaj jest mniejsze, tu mamy oznaczenie graficzne, że w środku to mniejsze to jest CRS, czyli inaczej mówiąc kurs, a to zewnętrzne kółko to jest podpisane jako baro, czyli nasz nastaw ciśnienia dla wysokościomierza. I jeżeli będę kręcił tutaj tym pokrętłem dużym, to widzimy, że tutaj zmieniam nastaw ciśnienia i moja wysokość też automatycznie się zmienia wedle nastawu. Dobrze, kliknę klawisz B, żeby wrócić do ustawienia obecnego. Tutaj jeszcze po prawej stronie mamy naszą prędkość pionową, tak? Czyli ta taśma wskazuje prędkość pionową. W tej chwili zbijam się 660 stóp na minutę. Tu mam od razu podaną informację. No i oczywiście podziałka jest tak samo wykalibrowana jak w wariometrach tych zegarowych. Czyli jedynka oznacza 1000 stóp na minutę, dwójka 2000 stóp na minutę. No i ta wskazówka się porusza góra-dół. Ona jakby symuluje tą wskazówkę na wariometrze. Czyli jeżeli jeszcze raz wyłączę autopilota na wysokości, na przykład zacznę zniżać lot, no to widzimy teraz, jak nasza wskazówka wariometru poszła w dół. I teraz wskazuję wartości ujemne, czyli po prostu zniżam lot. Teraz jestem znowu... No, teraz zniżam lot, wartości ujemne. Prosta sprawa. No to aż poszedłem na 3000. Ok. Wróćmy, tak, autopilot znowu niech trzyma nam kurs i wysokość. Troszkę się rozhuśtałem, niech się ustabilizuje. Ok, i co mamy dalej? Oczywiście tutaj mamy wskaźnik kursu. To się nazywa HSI, czyli Horizontal Situation Indicator, czyli po prostu wskaźnik kursu, tak jak nasz żyroskopowy wskaźnik kursu w samolocie z zegarami. Także tutaj mamy sylwetkę naszego samolotu, nos skierowany zawsze do góry, ale nie ma przedłużenia nosa, dlatego że tu możemy już sobie bezpośrednio odczytać, jaka jest wartość naszego kursu, czyli w tej chwili mam to jako 175. Też bardzo fajne ułatwienie, że nie trzeba odczytywać wskazówki. I co tu jeszcze jest ciekawego, co warto wiedzieć, to oczywiście można zapytać się, gdzie jest nasz koordynator zakrętu i oczywiście on tutaj jest, ja to przybliżę. Jeszcze tak, wyłączę na autopilocie trzymanie
Nav. I teraz tak, jeżeli wejdę w zakręt na przykład w prawo, tak jak teraz, wchodzę w zakręt w prawo, to też widzimy tutaj taki łukowatą kreseczkę magenta, w kolorze magenta, która też nam pokazuje tendencję, gdzie będę, na jakim kursie za 6 sekund. Im bardziej wychylę samolot, to oczywiście ten łuk będzie coraz bardziej się wydłużał. I tak, jeżeli ta kreseczka magenta wyrówna się tutaj z tą białą u góry pionową kreską, to oznacza, że wykonuje skręt standardowy, czyli jak wiemy, jest to 2 minuty, żeby wykonać pełen obrót 360 stopni. Tu ciekawe jest też to, że mamy pokazaną też jeszcze jedną kreseczkę, która oznacza jakby połowę skrętu standardowego, czyli kiedy tą kreseczkę ustawię mniej więcej w tej pozycji, to oczywiście czas wykonania skrętu wydłuży się dwukrotnie, czyli aby wykonać pełen obrót na przykład samolotu 360 stopni, będzie to trwało 4 minuty. No i tak samo jak wychylę się w lewo, oczywiście tak, to wszystko działa tak samo. Dobrze, niech autopilot teraz kontroluje. No i oczywiście tutaj na naszym wskaźniku kursu mamy też pomoce nawigacyjne. Pierwszy to będzie na przykład tutaj ten wskaźnik. Ja mogę nim tutaj kręcić. To jest oczywiście nasz heading. Tutaj mamy do niego pokrętło. Ja teraz zmieniam jego pozycję. Tak, tutaj możemy też odczytać, jaki sobie nastaw kursu wykonałem. Jest to na przykład 250 stopni w tej chwili. Także też fajnie, że nam się tutaj to wyświetla. Możemy od razu odczytać, jaki sobie heading ustawiamy. I kolejna sprawa to oczywiście też możliwość też oczywiście nastawy kursu. W tej chwili lecę na nastawie GPS i oczywiście tu mamy pokrętło do kursu, jak mówiłem wcześniej, to jest to tutaj małe pokrętło, ale w tej chwili nie pokręcę nastawem GPS, dlatego że on się ustawia automatycznie. Żeby zmienić sposób nawigacji, tutaj mamy podpisane CDI, jest to od Course Deviation Indicator, czyli po prostu wskaźnik odchylenia kursu, i jeżeli kliknę pod nim przycisk funkcyjny, to zmienię sposób nawigacji. W tej chwili mam wybrane NAV 1 i NAV 1 już możemy sobie ustawić samodzielnie, kręcąc tutaj tym pokrętłem dla kursu. Tu też mamy informację, jaki kurs sobie aktualnie wybrałem. I będzie to na przykład 210. I możemy jeszcze raz tutaj wcisnąć ten przycisk dla CDI i mam teraz wybrane NAV 2. Co też warto wspomnieć, mamy też ułatwienie dla częstotliwości. Ta strzałka jest koloru zielonego i tutaj też na zielono wyświetla nam się częstotliwość dla NAV 2. Jeżeli damy NAV 1, to dla NAV 1 mamy tutaj pokolorowaną częstotliwość na zielono, co jest bardzo fajnym ułatwieniem wizualnym, co pokazuje nam, która częstotliwość w tej chwili jest jakby używana. Tutaj jeżeli też nastawimy się na NAV 1 czy na NAV 2 na localizer, to przy na przykład ścieżce podejścia ALS, to tutaj też klikając w CDI też pokaże nam się opcja, wtedy zamiast NAV 1 będzie to LOC 1, zamiast NAV 2 będzie to LOC 2. Dobrze, wróćmy do nawigacji GPS-owej na autopilocie i omawiamy dalej, co my tu mamy. Mamy tutaj oczywiście coś takiego jak Inset. Jest to taka wstawka, okienko. Jeżeli klikniemy Inset, to wyświetla nam się mapka. Tu mamy napis Track Up, czyli mapka jest zorientowana w taki sposób, że nos samolotu zawsze jest skierowany do góry i jakby samolot nie zmienia swojej pozycji, a to mapa się obraca i jakby jej orientacja względem północy się zmienia. Niestety nie znalazłem opcji, aby tutaj zmienić, żeby to był North Up, czyli żeby mapa zawsze była skierowana północą do góry, a pozycja samolotu się zmieniała.
myślę, że właśnie oryginalny G1000 ma taką opcję. Tutaj mamy zasięg, czyli jakby zoom naszej mapy. I ten zasięg możemy zmienić tutaj tym joystickiem. Mamy joystick z napisem range, czyli zasięg. I ja teraz zwiększam zasięg, czyli mapa się oddala i widzimy coraz więcej terenu. I plusikiem zmniejszam zasięg, czyli przybliżam mapę. Prosta sprawa. Tutaj mamy także kolejny przycisk co do mapy. Jest to z angielskiego declutter. Ten podpis mamy DCLTR. I to po prostu jakby służy do usuwania pewnych informacji z mapy, których nie chcemy wyświetlić sobie. Na przykład klikając teraz ten declutter, spowodowałem, że przestrzenie lotnicze nie są tutaj już wyświetlane na mapie. Jeszcze raz i nie mamy już nawigacji wyświetlanej. Jeszcze raz i nie mamy nawet lotnisk teraz wyświetlanych, jest tylko nasza trasa przelotu z planu lotu oraz nasza pozycja samolotu. I jeszcze raz klikając, wszystkie informacje wracając z powrotem są wyświetlane. No i jest opcja off, która po prostu wyłącza naszą mapę. I żeby ją pokazać, musimy jeszcze raz kliknąć inset. Jak już jesteśmy przy mapie, to tutaj też mamy podpis OAT. Jest to od Outside Air Temperature, czyli po prostu temperatura powietrza na zewnątrz, jaka jest w tej chwili, i mamy, że jest to minus 6 stopni Celsjusza. Może pójdę tutaj dalej, jakie mamy opcje pod tymi klawiszami funkcyjnymi. Dalej mamy nieomówiony OBS. Jeżeli już używaliście wcześniej GPS-a na samolotach, które nie są wyposażone w szklany kokpit, to oczywiście tam była też ta opcja w nawigacji GPS. OBS oznacza po prostu zawieszenie wykonywania przez autopilota lotu do kolejnego punktu na trasie. Czyli jeżeli zaznaczę tą opcję, to samolot, dolatując do obecnie punktu nawigacyjnego, do którego leci, zacznie wokół tego punktu sobie krążyć i nie będzie jakby podążał dalej trasą. Żeby samolot zaczął znowu podążać trasą, to odznaczamy OBS i samolot automatycznie na autopilocie oczywiście zacznie podążać do kolejnego punktu trasy. CDI omawiałem, czyli jest to zmiana wskaźnika odchylenia kursu. I mamy tutaj podpisane XPDR. Jest to oczywiście transponder. Tutaj mamy informację obecną o nastawie kodu squawk dla transpondera i jest to 1200. I transponder ogólnie może działać w wielu trybach, ale ten symulator tego nie oddaje. Mamy tutaj napisane on. No, oznacza to jakby, że transponder jest włączony, bo mógłby być też na standby'u, tak jakby w rzeczywistości mówiąc. Ten symulator tego nie oddaje, transponder zawsze jest w pozycji on. On to jest inaczej też mode alpha, czyli po prostu takie podstawowe działanie transpondera, bo jeszcze transponder może działać w innych trybach, jak na przykład mode charlie. Wtedy powinno się wyświetlać alt, czyli dlatego też, że transponder wtedy wysyła pozycję wysokości samolotu. No ale niestety tutaj ten symulator tego nie oddaje, mamy zawsze napisane on. I ok, kliknijmy sobie tutaj softki dla tej opcji. I tak, mamy po pierwsze kod, czyli możemy sobie, klikając to jeszcze raz, wprowadzić kod squawk dla naszego transpondera. I niech to będzie na przykład 5555. Tak, i tu widzimy, że mamy te piątki wprowadzone. Dajemy teraz back, żeby wrócić do poprzedniego widoku. I możemy dać jeszcze raz back, żeby wrócić do ustawień oryginalnych. I tutaj jeszcze raz dam tą opcję transpondera, bo mamy tu jeszcze kolejny przycisk pod napisem Visual Flight Rule, czyli po prostu lot z widocznością. Jest to takie ułatwienie, jako że samoloty latające na Visual Flight Rule powinny używać takiego samego squawku. Jest to dla Stanów Zjednoczonych 1200. I jako że ten
symulator bazuje na wytycznych ze Stanów Zjednoczonych, to tutaj, jeżeli teraz kliknę ten softkit dla Visual Flight Rule, to mój squawk automatycznie zmieni się na 1200. Ja to teraz zrobię i widzimy, że jest automatycznie wybrane 1200 i też widzimy, że ta opcja jest jakby wybrana. Tutaj taka ciekawostka, że dla Europy oczywiście jest to inny kod, nie jest to 1200, w Europie używamy kodu squawk 7000 dla lotów na Visual Flight Rule. Ale tego symulator nie oddaje, nieważne gdzie latamy, on zawsze nam ustawi takie dane, jakie są w Stanach Zjednoczonych. I to tyle, jeżeli chodzi o transponder. Dalej mamy tutaj timer REV, co już pokazywałem. I kolejna opcja, tutaj mamy podpisane NRST, czyli jest to po prostu od nearest, czyli najbliższe lotniska, jakie tutaj mamy najbliżej naszej aktualnej pozycji. I tu mamy oczywiście kod ICAO lotniska, dalej mamy symbol graficzny lotniska, takie niezamalowane lotnisko to jest lotnisko nieutwardzone. Tu mamy na przykład lotnisko utwardzone, czyli na przykład jakiś tam asfalt, beton, tu może być na przykład trawiaste. Tutaj mamy kurs do lotniska, jakim powinniśmy lecieć, żeby do tego lotniska dolecieć. No i mamy dystans do lotniska, gdzie widać, to jest najbliżej, 3,4 mil morskich, to jest dalej 7,5 mil morskich. No i mamy runway i długość pasa, na przykład 2300 stóp. Tutaj kręcąc tym pokrętłem dużym, możemy sobie zmienić pozycję i scrollować tutaj, przeglądając pełną listę tych lotnisk. I też mając wybrane jakieś lotnisko, możemy kliknąć Direct To. To jest ten przycisk. I mamy Direct To, i że chcemy lecieć bezpośrednio do tego lotniska. Tu mamy jego nazwę, symbol graficzny, jest to lotnisko utwardzone. Mamy dystans do lotniska, mamy kurs, jakim powinniśmy lecieć. I jeszcze, żeby to aktywować, musimy potwierdzić to Enterem. I jeszcze raz klikając Enter, teraz mamy kursor na Activate, jeżeli kliknę Enter, to ja aktywuję to, że chcę lecieć do tego lotniska i mój plan zostanie wtedy zamieniony na kurs do tego lotniska. Ja teraz nie chcę tego zrobić, dlatego kliknę tutaj przycisk Clear i anulowałem to. Także to wszystko, jeżeli chodzi o tutaj klawisze funkcyjne SoftKeys. Tu jeszcze mamy w rogu informację LCL, jest to po prostu Local Time. Czyli nasza obecna godzina czasu lokalnego, jest to 12:26. Przejdźmy teraz tutaj do całego górnego paska. Tu, jak pokazywałem wcześniej, mamy nastawy dla częstotliwości do nawigacji, NAV1 oraz NAV2. I tak, tutaj po lewej stronie mamy częstotliwość standby, czyli taką tymczasową, zapasową, którą właśnie nastawiamy. Kręcąc tym pokrętłem, tutaj mamy podpis NAV, to jest to pokrętło. I obecnie będziemy zmieniali częstotliwość, która jest zaznaczona tym tutaj kwadratem. I jeżeli będziemy kręcili dużym pokrętłem, to zmieniamy megaherce, czyli zmieniamy tą liczbę przed przecinkiem. Jeżeli będziemy kręcili małym pokrętłem, to zmieniamy kiloherce, czyli tą liczbę po przecinku. I jeżeli chcemy teraz aktywować tą wybraną częstotliwość, no to klikamy tutaj ten przycisk ze strzałkami, która mówi, żeby zamienić te częstotliwości, i teraz moja wybrana częstotliwość jest częstotliwością aktywną. Tak, tu po prawej mamy częstotliwości aktywne. Co ciekawe, tutaj jeżeli mamy prawidłowy nastaw częstotliwości, to też wyświetla nam się kod na przykład radiolatarni czy ILS-a, do którego jesteśmy nastawieni. Też pomocna sprawa. Kolejna rzecz, co jeżeli chcemy teraz zmienić częstotliwość dla NAV2, no to musimy sprawić, aby tutaj ten kwadracik był zaznaczony dla tej częstotliwości NAV2. Aby to zrobić, musimy kliknąć tutaj ten przycisk na środku, ale on jest mniej więcej tu, strefę klikania ma tutaj trochę poniżej, trzeba to wyczuć, i teraz to klikam i widzimy, że tutaj to się cały czas zmienia, jeżeli ja tutaj klikam. I teraz mam na przykład wybrane NAV2 i mogę zmieniać częstotliwość dla NAV2 i tak samo ją aktywować, jeżeli chcę. A jeżeli chcę wrócić do poprzedniej, no to po prostu też klikam ten przycisk ze strzałkami.
I podobnie mamy tutaj dla częstotliwości dla komunikacji, czyli COM1 i COM2. Tu mamy pokrętło do nastawu częstotliwości i to jest analogicznie jak dla NAV, czyli mamy duże pokrętło dla megaherców, małe dla kiloherców. Tak samo strzałkami zmieniamy standby'ową na aktywną częstotliwość i tutaj też musimy kliknąć w środek tego, żeby zmienić, który nastaw chcemy zrobić, czy COM1, czy COM2. Tak jak teraz, OK. I na środku mamy jeszcze pasek taki nawigacyjny. Pierwsza rzecz to mamy waypoint, czyli nasz punkt na trasie, do którego obecnie lecimy. Jest to Bravo Tango Golf. Jest to po prostu kod radio latarni VOR, do której obecnie lecę. Kolejna rzecz to dystans, czyli po prostu dystans, jaki mnie jeszcze dzieli do punktu na trasie, do którego teraz lecę, czyli w tym wypadku do tej radionawigacji VOR Bravo Tango Golf. No i tutaj, tu mamy informację, że dystans jest 35,8 mil morskich. Kolejna informacja DTK, czyli jest to Direct Track, czyli kurs, którym powinienem lecieć wedle mojego planu lotu i powinienem lecieć kursem 170 stopni. A track jest to mój obecny kurs, którym lecę. I mój obecny kurs także wynosi 170 stopni, czyli właśnie lecę dokładnie tym kursem, który mam wytyczony na planie lotu. Jeżeli teraz na przykład wyłączę autopilota i troszkę zacznę skręcać w lewo, to widzimy, że mój track się zmienia. Tak, czyli już nie lecę dokładnie na ścieżce wyznaczonej. Dobrze, wstawmy autopilota. No i co tu nam jeszcze zostało, to omówienie jeszcze może bardziej tych tutaj przycisków. Część z nich już widzieliście w użyciu, czyli mamy Direct To. Oczywiście możemy wybrać Direct To, tak jak pokazywałem wam wcześniej, z jakiegoś tutaj najbliższego lotniska powiedzmy. I możemy kliknąć Direct To i oto jest tutaj już wprowadzone. Ale też możemy, o nie to, ale też możemy bezpośrednio kliknąć Direct To. I też teraz kręcąc tutaj małym pokrętłem wstawić kursor na pierwszą literkę i kręcąc dalej pokrętłem możemy wpisywać jakby na przykład kod lotniska, na który chcemy się udać. Jeżeli chcemy teraz wprowadzać drugą literkę, to musimy raz pokręcić tym dużym pokrętłem i widzimy, że teraz przeskoczyło nam na drugi znak i możemy teraz kręcić małym pokrętłem, aby ustawić sobie drugi znak. No i tak dalej, ale też oczywiście możemy wszystko wpisać z klawiatury, co jest tutaj też dla nas bardzo fajnym ułatwieniem. I na przykład mając już wybraną jakąś opcję, to teraz mam na przykład wpisany kod do interceptora i żeby go aktywować, musimy tutaj wcisnąć Enter, żeby aktywować Direct To, czyli chęć lotu do tego interceptora. I możemy jeszcze raz kliknąć Enter, aby to aktywować, to wam pokazywałem. I tego nie zrobię, bo mamy też przycisk Clear, który mogę pokazać. Też wam pokazywałem, wciskając przycisk Clear, jakby anulujemy wszystko, co tutaj robiliśmy. Tak samo, jeżeli mamy coś, na przykład jakiś plan lotu teraz wyświetlony, możemy kliknąć Clear i to nam tutaj znika. Tak samo inne opcje, jakie tu sobie poustawiamy. No i kolejny przycisk to właśnie plan lotu. Mamy flight plan, lotnisko, z którego wystartowaliśmy do lotniska docelowego. I tu są nasze punkty na trasie. Tu są w moim przypadku są to radionawigacje VOR, jako że ustawiłem trasę VOR to VOR. I tutaj mamy oznaczenie odcinka trasy, na którym się znajdujemy, czyli od Sierra Echo Alpha do Bravo Tango Golf. DTK, czyli nasz kurs, jakim powinniśmy lecieć, aby do tego punktu na trasie dolecieć po linii prostej.
i mamy dystans, jaki nas dzieli do każdego z tych punktów na trasie. Do najbliższego mamy 25 mil morskich. I jak widać, jest to podobna wartość jak tutaj ten dystans, bo to powinno być to samo. No, w tej chwili jest 24, jest 24. I jest dystans do kolejnych punktów, on jest coraz większy, dlatego że jest do nich coraz dalej. Prosta sprawa. Kolejna tutaj opcja to jest proc, czyli to są pewne procedury. W tej chwili jest dostępna jedyna opcja jako select approach, czyli wybór podejścia do lądowania na lotnisko docelowe. Jeżeli chcemy wybrać daną opcję, to wciskamy tutaj enter. Jeżeli byśmy mogli się scrollować, to robimy to dużym pokrętłem, ale jeżeli jest tylko jedna opcja wybrana, to nie ma się nigdzie gdzie scrollować. Daję enter, wybrałem i wybrałem sobie tą opcję select approach i mamy tutaj kod naszego lotniska docelowego. Jest to moje lotnisko docelowe na planie lotu Kilo Sierra Foxtrot Oscar, jest to lotnisko w San Francisco i tu mamy select jakby approach, czyli wybór sposobu, w jaki chcemy zrobić podejście do lądowania. Mamy mnóstwo wyborów, to zależy też od wielkości lotniska, jakie nam udostępnia te różne opcje do lądowania. Mamy na przykład podejścia ILS na pas 19 lewy, ILS na pas 28 lewy i 28 prawy. I mamy podejścia na przykład GPS, tak samo AirNav i podejścia VOR na pas 19L albo VOR na tutaj oznaczenie tego VOR-a. I po prostu tutaj sobie scrollując to i zaznaczając daną opcję, na przykład zaznaczę sobie ILS 28 prawy, możemy teraz ją wybrać klikając tutaj Enter. Dalej wybieramy Transition. W moim przypadku jest to najczęściej wektor, czyli bezpośrednie wektorowanie na lotnisko. Dajemy Enter. I mamy jakby wybrany tutaj nasz approach, nasz transition i możemy sobie teraz to wczytać, dać load albo od razu aktywować. Tak, wczytać to znaczy, że jest tylko wczytane na nasz plan lotu, ale jeszcze nie aktywowane, czyli samolot dalej będzie podążał po prostu planem lotu obecnym, w sytuacji obecnej, jakiej się znajduje. Czyli dalej będzie kontynuował lot do mojego punktu Bravo Tango Golf. A jeżeli tutaj przeskroluję i aktywuję tą opcję, potwierdzając jeszcze enterem, to nie dość, że naniosę to oczywiście na mój plan lotu, ale też od razu aktywuję, czyli samolot będzie od razu chciał tam lecieć i wykonać to podejście. Oczywiście w tej chwili i tak jest tam daleko, więc będzie musiał tam jeszcze dolecieć. Więc ja na razie tutaj no, nic nie zrobię, wam to jeszcze pokażę, aktywowanie podejścia do lądowania na drugim wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Także tutaj dam clear. Mamy jeszcze przycisk menu, tu widać, że jest animacja klikania, ale nie znalazłem jeszcze jakby sposobu wykorzystania tego przycisku i czy on jest do czegoś potrzebny. Mamy jeszcze tu u góry takie dwa pokrętła, ale to są atrapy, tu nie można nic z tym zrobić. W prawdziwym G1000 to służy do regulacji głośności i po lewej stronie mamy jakby głośność do naszych radionawigacji NAV1 i NAV2, dlatego że możemy sobie je tutaj aktywować, NAV1 i NAV2, tak żeby na przykład odsłuchać kod Morsa danej radiolatarni. I tu możemy po prostu sobie regulować głośność tego pikania, tego kodu Morsa. Także takie rzeczy. Tak samo tutaj mamy też głośność, ale z kolei do komunikacji, do częstotliwości COM1 i COM2, bo oczywiście też mam teraz na przykład nasłuch na COM1. No i jak już umawiam tutaj ten środkowy panel, to go omówmy też, że właśnie co my tu mamy. Mamy wybór, którego koma chcemy słuchać i na którym chcemy się komunikować, czyli mamy COM1 mic od mikrofon oraz COM2 mikrofon, czyli wybierając jedną z tych opcji, tak, teraz się decyduję, że chcę używać częstotliwości do komunikacji COM2.
i tu mamy tylko nasłuch na COM2 albo nasłuch na COM1. Jeżeli ja wybieram opcję COM2 z mikrofonem, to automatycznie wybiera mi się też nasłuch na COM2 i jest to oczywiste i logiczne, ponieważ tutaj mówię i tutaj słucham. Ale jednocześnie mogę też włączyć opcję nasłuchu na COM1. Jeżeli tutaj kliknę, no to włączy mi się mówienie i nasłuch na COM1, ale mogę dodatkowo słuchać też w takim wypadku COM2. No i tak to tutaj działa. Tu mamy przyciski atrapy COM3, które nie działają. Tu jest jakiś COM1, druga, telefon. Tu nie działa. I mamy marker mute. Tu mamy oznaczenia dla markerów. To są markery podczas lądowania. Jeżeli podchodzimy do lądowania, to po prostu przed lotniskiem są ustawione trzy markery. Pierwszy to jest outside, później mamy middle M i inner, oznaczone jako I. Jeżeli włączymy sobie tą opcję, to te markery, przelatując nad tymi markerami, po prostu słyszymy kod Morsa tych markerów. Także będziemy wiedzieli, że jesteśmy prawidłowo na ścieżce podejścia. Bardzo przydatne przy na przykład lądowaniu we mgle, gdzie przy middle markerze jest to też taki punkt decyzyjny, czy dalej schodzimy do lądowania, czy też nie. Jeżeli nie widać dalej lotniska, już jesteśmy na middle markerze, to lądowanie powinniśmy zaniechać, jako że jest zbyt niebezpiecznie. I tak samo tutaj pokaże się informacja w kwadraciku z oznaczeniem danego markera, czy tu O, czy M, czy I, i to jeszcze Wam pokażę, jak będę podchodził do lądowania. Mamy dmę, czy też możemy sobie odsłuchiwać kod Morsa radiolatarni DME, jeżeli sobie do takiego nastawimy. No i oczywiście nasłuchy na F1 i na F2. ADF-a nie ma, nie działa i tu już wszystko jest atrapa i też nie działa. Ja teraz wykonam podejście ILS, tak żeby Wam też pokazać, jak to wygląda na glaskokpicie. Takie podejście, dlatego jak mówiłem wcześniej, tu pokaże się też specjalny wskaźnik do ścieżki podejścia. Też mniej więcej zobaczycie, jak wygląda w operacji taki glass cockpit. Ale jeszcze na początku chciałem Wam szybko powiedzieć o jednej funkcji co do headingu. Heading to jest właśnie wskaźnik tutaj. Tu mamy marker do ustawionego headingu, czyli jakby nastaw kursu, jakim chcemy lecieć. Taka dodatkowa pomoc nawigacyjna. I tutaj jeszcze oprócz tego, że możemy kręcić tutaj tym wskaźnikiem, tak, i zmieniać tutaj tą pozycję i wartość headingu, możemy jeszcze jakby wcisnąć ten przycisk, czyli kliknąć tutaj na środku. Wtedy ten wskaźnik automatycznie ustawi nam się na wartości kursu, jakim obecnie lecimy. Czyli jeżeli ja teraz wcisnę tak ten wskaźnik, to ten wskaźnik się ustawił. Jeszcze raz teraz. Tak, czyli jeżeli ja kliknę tutaj to pokrętło, to ten wskaźnik automatycznie ustawił mi się w pozycji mojego kursu. Także też bardzo fajna i przydatna rzecz, o której zapomniałem Wam powiedzieć. Ale dobrze, wróćmy do mojego podejścia ILS. W tej chwili kieruję się do lotniska San Francisco i zakomunikuję, że chcę tam wylądować. I mamy lądowanie na pasie 28 prawy, wysokościomierz 2992, jest ok, wysokościomierz, twierdźmy i dołączamy do kręgu w prawo. Dobrze, najpierw poszukam częstotliwości, czyli przesunę się na waypoint i tu wpiszę kod mojego lotniska. Tak, KSFO, czyli San Francisco, Enter i teraz przeskroluję się w dół na częstotliwości i tu mnie interesuje ILS. ILS 28 prawy, tak jest, czyli 111.70 częstotliwość, ja to sobie ustawię na NAV 1.
111, tutaj 70. Jest. Stawiamy. Mamy to. Wrócę do mapki. Dobrze, trzymam kawałek do lotniska. Mogę się zacząć troszkę zniżać. Dam sobie może na razie 2600. I teraz jeszcze na przykład wybiorę sobie approach, czyli żeby miał wizualnie tutaj na mapce też pokazane moje podejście. Dam sobie enter, select approach i wybieramy ILS 28 prawy, tak, jest do lotniska San Francisco, zgadza się, 28 prawy, daję enter, vectors transition i od razu dam sobie active. Jest to na planie lotu, plan lotu mogę zamknąć i oddalę trochę widok, tak, widzimy, tu jest wektor do mojego pasa, na którym będę lądował i dalej ścieżka go around i ścieżka odejścia na holding. Dobrze, ja tu już szybko wykonam skręt w lewo. Będziemy nawigować teraz headingiem. Tak, czyli stawiam się do kręgu nadlotniskowego. Teraz będę leciał z wiatrem. I ustawmy sobie jeszcze kurs. Czyli raz, że przestawię się na lock 1, czyli jest tutaj na zielono podświetlone moje NAF 1 i częstotliwość do ILS-a. Super, jeszcze tu trochę wykręcę. OK, i ustawmy kurs na 2.8. Zrobiliśmy clear to land, zaraz to potwierdzę. Najpierw ustawię kurs, 2.8 jest, dobrze, potwierdźmy, ale jeszcze sobie trochę tutaj polecę od lotniska, żeby mieć więcej czasu na właśnie ustawienie się dokładnie na ścieżce podejścia według ILS-a. Tu jak widzimy już pokazał się wskaźnik do ścieżki zejścia. Na razie jestem pod ścieżką, dlatego że też jestem blisko, znaczy nad ścieżką jestem, ścieżka jest pode mną, dlatego że jestem blisko lotniska, ale będę się teraz oddalał, więc powinienem znaleźć się pod ścieżką i to jest właśnie prawidłowe podejście wedle ILS, gdzie musimy być najpierw pod ścieżką, żeby móc ją przechwycić, czyli jakby przeciąć ją po prostu i wtedy zacząć się zniżać. Okej, to ja teraz przyspieszę czas, bo to trochę może potrwać. Tak, oddalę się tak dosyć sporo. Co jeszcze zrobię, to włączę tutaj markery, czyli na ścieżce podejścia będziemy słyszeć i widzieć tutaj wizualnie oznaczenie danego markera, na którym będę przelatywał. Także też zobaczycie, jak to wygląda. Dobrze, mogę wykręcać. Wykręcamy tutaj mniej więcej w to miejsce, żeby przechwycić nasz kurs na lotnisko. Na razie nawiguję na heading, ale za chwilę przełączę się na NAV. I tu też właśnie widzimy, jak samolot wykonuje zakręt. Jest to skręt standardowy, o, tak, dlatego że ta kreseczka w kolorze magenta ustawiła się na tej podziałce, czyli wykonuje skręt standardowy. OK, myślę, że mogę już dać NAV, czyli teraz autopilot będzie mi utrzymywał kurs na lotnisko. Czyli będzie podążał za tą środkową częścią strzałki, tak aby utrzymać ją całą w środkowej części, co oznacza, że nie będzie żadnych odchyleń od kursu.
Już widzimy, że ścieżka zejścia też nam schodzi, więc klikamy Approach, dlatego że nav nie utrzyma nam wysokości, za to Approach utrzyma nam wszystko, i kurs na lotnisko, i odpowiednią wysokość, także jak ten rąbik, zrównamy się z nim poziom lotu z tym rąbikiem, czyli będzie tutaj na środku, to autopilot zacznie go przechwytywać, czyli wyłączy się utrzymywanie wysokości. Zaraz to zobaczymy. O, już jest, wyłączyło się utrzymywanie wysokości i teraz mamy tylko approach, czyli autopilot będzie teraz schodził, zniżał nam lot. I to się dzieje, ok. Chcę zwolnić lot do 152 węzłów, żeby móc wysunąć klapy na pierwszą pozycję i wysunąć podwozie. Także pokazało nam się też ostrzeżenie gear up, tak samo tutaj. O, jest nasz outside marker, mamy sygnalizację dźwiękową, jak i tutaj pokazało się O, czyli outside. Dobrze, wysuwamy podwozie. Klapy na pierwszą pozycję. Podwozie w dole, trzy zielone. OK. Wysunę klapy w pełni. Jest lampka na down. OK. No i tak wygląda podejście ILS na glas kokpicie. Widzimy, że jesteśmy idealnie teraz na ścieżce schodzenia. Jesteśmy idealnie na kursie do pasa. Ale wszystko wykonuje autopilotem, więc tutaj też jest to spore ułatwienie. Teraz troszkę zszedłem niżej, ja chyba dlatego, że nie mam wystarczającej mocy. Jestem zbyt za wysoko, bo mam zbyt dużą moc teraz. Trzeba troszkę tą mocą też umiejętnie żonglować. I mamy middle marker. Przed chwilą się też pokazała informacja. Wyłączę już autopilota i będzie jeszcze inner marker, jest inner marker. I mamy touchdown, wylądowaliśmy. No i tak to wygląda na glas kokpicie podejście ILS. Także w tym odcinku omówiłem primary flight display, czyli ten pierwszy ekran. W następnym odcinku pokażę Wam, jak wygląda multifunction display,
czyli ten drugi ekran. Także dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku, w którym będziemy kontynuowali Glass Cockpit w symulatorze FSX. Także dzięki, cześć wam.